Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, wracamy do naszej historii Susan Ashworth i idziemy zobaczyć, co się stało z Mitzi. Co się stało z Mitzi? Gdzie ona jest? W kuchni jej nie ma. O cholera. O cholera. Ty popieprzony sukinsynu. Czego ode mnie chcesz? Nie rozumiem. Graj. Myślałem, że on pokazuje na macicę Susan. Czy on chce się pozbyć kotów? What the fuck? O nie, Mitzi. Ratuj Mitzi. Muszę najpierw znaleźć coś, na czym mogłaby stanąć. To ten cholerny stół jest za ciężki. Krzesło. I. Szybko. Odciągnij. Stój nieruchomo, Mitzi. Zaraz wrócę z nożem i cię odetnę. Dobrze? Jego jebały koty? One go jedzą? To jest... ja... Nie patrz, Mitzi. Nie patrz. What the fuck? Chapter 6. Rozdział 6. Legenda o kociej wdowie. Helen Road. W końcu nam się udało, prawda? Tak, Mitzi. Nareszcie dostaniesz swoje zakończenie. Może również ja dostanę swoje. Wzięła pani ze sobą mapę? Tak.
Zawsze możemy na nią spojrzeć, jeśli się zgubimy. Mieszkam w tym budynku od wielu lat. Nie zgubimy się, Mitzi. Ale dobrze byłoby wykreślić ludzi, kiedy już upewnimy się, że to nie oni. Będziemy miały jasny obraz tego, jak dużo udało nam się zrobić. W porządku. Okej. Okay. Powodzenia, pani jej. Mitzi? Jesteś pewna, że czujesz się na siłach? To niedawne wydarzenie. Musiało być dla ciebie dość trudne. Nie. W porządku. Nigdy nie czułam się lepiej, pani jej. W wypunku pojawiła się ikona Mitzi. Używaj umiejętności Mitzi, by otwierać zamki lub pytaj ją o radę, kiedy utkniesz. Wróćmy do mieszkania zobaczyć... A, nie możemy. Mamy coś do zrobienia. Nie mogę zabić Mitzi. Dobra, jak wygląda mapa? Jeszcze raz. Okej, okay. Susan i Mitzi. To jest mieszkanie czwarte. Pod trójką mamy Davisów. Jedynka jest pusta, dwójka jest pies, okej. Okay. Posłuchaj. Wydaje mi się, że coś słyszałam. Nie, to tylko pewnie wyobraźnia. Ale zapukaj. Chyba ich nie ma. To świetnie. Nigdy za nimi nie przepadałam. No właśnie, niekoniecznie, Susan. Mówiłaś, że bardzo lubiłaś tą dziewczynę. Zbadaj. Mieszka tu Joe z Davis z żoną. Nie widziałam ich od jakiegoś czasu. Może wyjechali na jakieś wakacje. Otwórz. Zamknięte. Otwórz zamek. Możesz otworzyć dla nas te drzwi? Zobaczmy. Rany. Nie widuje się ich zbyt często. To bardzo specjalny zamek. Potrzeba kogoś znacznie bardziej uzdolnionego niż ja, żeby go otworzyć. Świetnie. Myślałam, że jesteś ekspertem. Jestem, ale ten zamek jest powyżej moich możliwości. Dlaczego ktoś miałby tu zakładać coś takiego? Muszą mieć coś do ukrycia. Jest w takim razie jakiś inny sposób na dostanie się do środka? No nie, chyba że znajdziemy dynamit albo młot pneumatyczny. Albo klucz. Tak, bo na pewno gdzieś tutaj leży sobie klucz. Cóż, mogę powiedzieć, droga przyjaciółko, spróbujmy myśleć pozytywnie. Dobra, idziemy na klatkę schodową. Czekajcie, tylko tak. Piąte, szóste. Wiecie co, najpierw może pójdźmy na piętro piąte i szóste. I zwiedźmy cały kompleks, który mamy do zwiedzenia. Aż się muszę po uchu podrapać. Dobra. Rower. Jako, że Brian nie ma samochodu, każdego dnia jeździ do pracy rowerem. To dla niego nie tylko źródło dumy i radości, ale także jedyny środek transportu. Założę się, że byłby załamany, gdyby coś się z nim stało. Najpierw posłuchajmy. Słyszę, że ktoś chodzi w środku. Brian na pewno jest w domu. To mieszkanie Briana. Zasługuje na lekcję. Gdyby nie on, nigdy nie zostałabym porwana przez tego wariata i jego żonę kanibalkę. No ale gdyby nie to, że ich zabiłaś, możliwe, że ktoś inny by skończył w ten sposób. Nie. Nie chcę z nim rozmawiać. Musi być jakiś inny sposób, żeby wejść do środka i sprawdzić, czy jest tym, kogo szukamy. Naprawdę chciałabym dać mu lekcję. Pokazać mu, że głupio jest ze mną zadzierać. No ja mam jeden. Pedał. Usuń. Nie mogę tego zrobić rękoma. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Ale byłoby zabawnie, gdyby zgubił się jeden pedał. Pewnie nawet nie zauważyłby do ostatniej chwili, kiedy trzeba byłoby już iść do pracy i nie ma czasu na nic. Rower. A oponę? W tym rowerze da się? Kopnij. Jakkolwiek bym chciała, Kała zwróciłby jego uwagę. Na pewno jest lepszy sposób zrewanżowania się Brianowi. Mata. Pożycz. Chyba słyszę, jak ktoś kaszle. Jest w domu. Zapukaj. Chciałbyś z nimi porozmawiać?
Jasne. Będę udawała, że przeprowadzam tylko jedno z badań rynku. Starzy ludzie zwyczaj mają czas, żeby odpowiadać na mnóstwo głupich pytań. Chcą tylko, żeby poświęcić mi trochę uwagi, Mitzi. Dzień dobry panu. Jeśli mogę zająć kilka minut, chciałbym zadać kilka pytań na temat pańskiego dostawcy usług internetowych. Nie jestem zainteresowany. Nie mam żadnych pieniędzy. Proszę pozawracać głowę komuś innemu. O. Ale my niczego nie sprzedajemy, to tylko krótka ankieta. Słucham? Proszę poczekać, nie słyszę, co pani mówi, moja droga. Pozwoli pani, że przyniosę swój aparat słuchowy. Myśli pani, że wróci z shotgunem? Nie wygłupiaj się. To nie Ameryka. O, wydawało mi się, że kogoś usłyszałem. Czego pani chcą? Posiada pan komputer podłączony do internetu. Może pani powtórzyć? Jasne. Okej. Czy posiada... Nie słyszę pani zbyt dobrze, moja droga. Musi pani mówić głośniej. Jestem starym człowiekiem, rozumie pani. W roku kończę 85 lat. Czy ma pan komputer? Nie trzeba krzyczeć. Mam mój aparat słuchowy. Słyszę, co pani mówi. Przepraszam. Młoda, ładna dama, tak jak pani nie zrozumie, czym jest starość. Żyjemy w dwóch różnych światach, moja droga. A jeśli przyszło tu pani się ze mnie pośmiać, to może niech pani zrobi swoje i miejmy to za sobą. Nie, nie. Z całym szacunkiem, ja tylko chciałem zapytać, czy może przypadkiem ma pan komputer? Przepraszam? Komputer! Chwileczkę, moja droga. Ja muszę zmienić baterię w moim aparacie słuchowym. Musiałem zapomnieć wyłączyć go na noc. Zaraz wracam. Nie, proszę poczekać. Jezu. Chyba nie mam do tego cierpliwości, pani jej. Szczerze mówiąc, szanse, że to nasz gość są dość niewielkie. Myślę, że powinniśmy iść. Ja, to nie ma sensu. Nawet jeśli ma komputer, pewnie nawet nie pamięta, jak go włączyć. Chyba, że nie mieszka sam. Powinieneś go o to zapytać, zanim pójdziemy. Mogę jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Nie trzeba. Znalazłem baterię. Słucham? Nie chcę niczego kupować, już powiedziałem. Nie jestem zainteresowany. Nie mam żadnych pieniędzy. Proszę iść pozawracać głowę komuś innemu. Czy mieszka pan sam? Kiedy jest się takim wieku jak ja, widzi się, jak wszyscy przyjaciele i rodzina umierają. W tym roku kończę 85 lat, ale wciąż gotuję sobie obiady i ścielę łóżko każdego ranka, bez żadnej pomocy. Więc w takim razie mieszka pan sam? Posłuchaj, młoda damo, nie potrzebuję żadnej pomocy, już im mówiłem. Bardzo dobrze daję sobie radę. Wciąż potrafię ugotować sobie obiad i pościelić łóżko każdego ranka, bez żadnej pomocy. I jeśli to panią interesuje, kiedy umrę, umrę w moim własnym domu, w moim własnym łóżku. Ja naprawdę nie chcę tego panu odbierać. Przyszliśmy tylko zapytać o... Nikt nie będzie mnie mylił albo... Nikt nie będzie mnie mył, albo ubierał mnie, albo karmił mnie. Daję sobie radę. Całe życie dawałem sobie radę i tak to zostanie. Wciąż potrafię ugotować sobie łóżko i pościelić obiad każdego ranka bez żadnej pomocy. O, myślałem, że to ja się pomyliłem, ale nie. To było tak napisane. Przepraszam, że przekazamy. Proszę pana, pójdziemy już. Do zobaczenia, drogie panie. On coś kombinuje. Następnym razem ja rozmawiam, dobrze? Jest dobry, nie odpowiedział nawet na jedno pytanie. Ale nie ma szans, żeby był specem od komputerów. Ja, to tylko samotny stary człowiek. Wykreślamy go z listy. No nie wiem, dla mnie on coś kombinuje. Dla mnie on coś kombinuje, a to z tego powodu, że... Słyszał, jak się żegnamy, ale na resztę pytań udawał idiotę.
To jest ciekawe. Te kable zwisają luźno. Nie wydaje mi się, że to było bezpieczne. Licznik elektryczny. To licznik elektryczny dla obu mieszkań. Wyłącz. Posłuchaj. Ktoś tam sobie gra. Zapukaj. Czemu nie otwiera drzwi? Jest głuchy? Prędzej po prostu napierdziela coś. Chyba Jesse jest w domu, tylko nie mogę się tam dostać. Skąd wiem, jak on ma na imię? Mieszka tu jakiś młody facet, chyba nazywa się Jesse. Robi wyraźnie dużo hałasu. A jak wyłączymy? O, tylko przepalony bezpiecznik, bez obaw. Przedstawię tylko ten przycisk i mamy zasilanie. Jesse, możemy z tobą chwilę porozmawiać? Jasne, jasne, ale nie teraz. Jestem teraz w trakcie czegoś ważnego. Nadal nawala. No dobra. Wyłączmy mu jeszcze raz. Gdybym mogła je wyrwać, odcięłabym od prądu oba mieszkania. Niestety są zbyt dobrze umocowane do licznika. Kolejny bezpiecznik. Wciąż się przepala. Kiedyśmy żyli w epoce kamienia łupanego. Jesse, moglibyśmy sobie porozmawiać? Proszę. Później, sąsiadko, później. Jestem teraz naprawdę zajęty. Nie pogadamy z nim na razie chyba. Ale jeszcze raz to zrobię, a co mi tam? Do 3 razy sztuka. No byłaś. Ten bezpiecznik i ja gramy w niebezpieczną grę. Chyba tracę nerwy, ale jestem cierpliwym gościem. Jesse, możemy szybko porozmawiać? Jasne, jasne, ale nie teraz. Jestem teraz w trakcie czegoś ważnego. Dobra, 4 raz mu to wyłączymy. Ach, kim w oko. Może mu się teraz teksty zmienią. No dobra, już mu się wszystko zapętliło. Zapętliło mu się wszystko, więc nie ma sensu. Wózek. Samo patrzenie na to jest bolesne. Posłuchaj. Aha. Tu mieszka Pauline. To młoda matka i do niedawna zapracowana hotelarka. Zapukaj. Coś nie w porządku? Ja... Naprawdę nie czuję się zbyt komfortowo przy dzieciach, wiesz? Tak, mogę sobie wyobrazić. Pogadałabym z nią, ale nie jestem pewna, jak się za to zabrać. Sama nie jestem ekspertką od dzieci. Gdybym tylko miała jakiś dobry powód, żeby porozmawiać z tą kobietą. Co masz na myśli? Coś jakby, nie wiem, coś o czym można porozmawiać. Nie możemy po prostu do niej zapukać i zacząć rozmawiać o pogodzie. Chodźmy w takim razie gdzieś indziej. Zawsze możemy wrócić tu później. W porządku. Okej, czyli na razie tutaj widzę, że oba mieszkania muszą pozostać. Nie wiem, gdzie idę nawet. Na jakim piętrze my jesteśmy? Aha, pierwsze piętro, okej. Kicia. Koty wydają się nią zainteresowane, ale dlaczego? To tylko stara kanapa. Morrisonowie zostawili ją tu, kiedy się wyprowadzali. Są na niej jakieś szwy i wyglądają na niedawno wykonane. Ktoś ją ostatnio naprawiał? Notatka.
Z mieszkania pierwszego przepraszamy za zagrodzenie korytarza. Firma przeprowadzkowa została wezwana i wkrótce zabierze tu kanapę i krzesła. Przepraszam za niedogodności, ale na pewno jakoś pani przecierpi te kilka rzeczy nieco dłużej. Tak jak my cierpieliśmy pani psa przez te wszelkie lata, Morrisonowie. Ciekawe, ciekawe. Kaloryfer. Te kaloryfery są jednym z niewielu pozostałości ze starych czasów. Większość zdjęto ze ścian. Te, które zostały, nie działają od lat. Posłuchaj. Jesio. Zrzędliwa staruszka mieszka tu ze swoim brzydkim psem. Nie cierpię psów. Zapukaj. Nikogo nie ma w domu. Mieszkała tu kiedyś rodzina Morrisonów. Wyprowadzili się jakiś czas temu. Posłuchaj. Cisza. Otwórz. Zamknięte. Amici. Chciałbyś przetestować swoje osłabione umiejętności otwierania zamków na tym tutaj? Zobaczmy. Małe dziecko mogłoby otworzyć ten zamek kawałkiem drutu. Świetnie. Skończyłaś już? Nie? Nie mogę pozwolić, kiedy patrzy mi pani przez ramię. Mogłoby pani? Nie, oczywiście. Odejdę na chwilę i pogapię się w ścianę, jeśli to trzeba zrobić, żeby załatwić sprawę. Dzięki. Szliśmy. Klucz francuski, weź. Jest dziura. W dół. Jest przegniły. To słoneczna strona budynku. Mam wrażenie, że moja strona zawsze tonie w ciemności. Najwyraźniej to miejsce jest puste. Uważam, że możemy wykreślić je z listy. Pani Ej, jakie to uczucie mieć depresję? No więc... To uczucie, jakbym chciała umrzeć, ale muszę żyć. To zabawne. Zazwyczaj czuję, jakbym chciała żyć, ale muszę umrzeć. Właśnie, dwie strony medalu. Gniazdko. Zwykłe gniazdko elektryczne. Ale ta dziura mnie interesuje, no właśnie. Ta dziura musiała zostać zrobiona całkiem niedawno. Na górze jest mieszkanie Joe'ego Davisa. O co mu chodziło, kiedy robił tą dziurę? Jakaś figurka. Nie ma szans, żebym je dosięgnęła. Jest za wysoko. Gdyby ten stół po prawej nie był tak zniszczony, pewnie mogłem na nim stanąć. Ale jest całkiem przegniłym. Pewnie tylko jakbym, pewnie tylko bym spadła i złamała sobie kark. Będę musiała znaleźć inny sposób, żeby ściągnąć tą figurkę z góry. Już nic nie ma. Dobra. Parter. Wiem, co muszę zrobić z tym kluczem. No to jest chyba ta babcia, psiara, tak? Mieszka pod dwójką z tym cuchnącym kundlem. Nie pamiętam, jak się nazywa. Zawsze nazywałam ją psiara. Nie trzeba mówić, że nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, ale zazwyczaj staramy się u tego nie okazywać. Dzień dobry. Mieszka pani na pierwszym piętrze, prawda? Tak, zgadza się. Mieszkanie drugie. A pani to Susan Ashworth, jak przypuszczam. Właściwie to chciałem z panią porozmawiać. Naprawdę? Coś nie w porządku? No, chodzi o te koty. Rozumiem, że chce pani zrobić coś dobrego, ale to stało się ostatnio nie do zniesienia. To nie może być zdrowe dla ludzi, którzy tu mieszkają. I na pewno nie pozwala na to Rada Miasta. Czy koty pani przeszkadzają?
Proszę zrozumieć, to nie są moje koty. Koty pani przeszkadzają? Tak, szczerze mówiąc, tak. I tak, zazwyczaj są na zewnątrz. Założę się, że rzadko kiedy je pani widzi. Właściwie to widzę je przez cały czas. Od kiedy moi synowie spod jednego wyprowadzili się w zeszłym miesiącu, pani koty wciąż są na moim piętrze. A ta kanapa, mój Boże. Wciąż zbierają się wokół niej, jak wokół kapliczki. Morrisonowie powinni byli się jej pozbyć, ale zostawili ją tam, razem z całą stertą śmieci. Dobrze, ale to naprawdę nie moja wina, prawda? Ale zachęca pani koty do przychodzenia tu. Karmi je pani, wszyscy wiedzą. Za każdym razem, kiedy biorę Williama na spacer, biedak się denerwuje i próbuje je gonić. Mówiła pani, że śpią na starej kanapie? Nie mówiłam, że śpią. Nie słuchała pani? Właściwie zastanawiam się, czy one kiedykolwiek śpią. Są głośne. Wszędzie zostawiają zarazki. Podrapały obicia i farbę. William wciąż je goni. Jest tak szybki, że zazwyczaj nie daje rady go utrzymać. Co jeśli ucieknie i się zgubi? Mówię pani, nigdy nie mieliśmy takich problemów, zanim postanowiła pani przeprowadzić tu te bezdomne diabły. Proszę zrozumieć, to nie są moje koty. Pani Susan Ashworth. Kociara. Wszyscy wiemy, co pani robi. Wszyscy mają dość tych kotów, ja też. Brian powiedział, że skontaktuje się z Hitzlem, jeśli sprawy się nie poprawią. Już to zrobił. Naprawdę? Z całą pewnością nie widzę poprawy na pierwszym piętrze. Wciąż jest całkowicie przejęte przez te brudne stwory. Będę musiał znów wezwać Hitzla. Tam ostatnio wpadli z interesem. Więc będzie musiał znaleźć innych. To po prostu nie wystarczy. Było wypadli z interesu. To William. William to mój pies oczywiście. Ma już 12 lat, wie pani. Nie powinien w tym wieku biegać za kotami. Muszę już iść, do zobaczenia później. Thanks for nothing. Rafa, wygląda na ciężko. Wydaje mi się, że miała służyć do przechowywania środków czyszczących, wazonów i reklam. Ci, którzy mieszkają tu tak długo jak ja, wiedzą, że znajdują się za nią drzwi do piwnicy. Nikt już tam nie schodzi. Pewnie nie jest tam bezpiecznie. Szukaj. W środku nie ma nic przydatnego, tylko sterty ulotek. Mogę odsunąć tą szafę z drogi, ale nie chcę, żeby ktoś to widział. Gdybym tylko mogła się jakoś pozbyć tej starej wiedźmy. Kwiaty. Ktoś posadził tu świeżo zebrane kwiaty, żeby rozjaśnić ten ponury korytarz. To jak bukiet róż na dawno zapomnianym grobie. Może pewnego dnia wybaczy pani kwiatom, Penny. Ej, może. A może nie. Powąchaj. Przepraszam, nie chciałam naciskać. Bez obaw, pani jej. To się mogło przytrafić każdemu. Posprzątam to za chwilę, ale proszę. Niech pani bardziej uważa w przyszłości, tak? Sama bardziej uważaj, kipska stara wiedźmo. Weź kawałek szkła. Wiem chyba, co musimy zrobić. Skrzynka pocztowa, zbadaj. To skrzynka pocztowa. Każdy otrzymuje swoją korespondencję do dziennej przegródki. Otwórz. Żadnych listów z Ashworth. Niespodzianka. Wszystkie przegródki są zamknięte. Możemy wyjść? Nie. Nie ma po co wychodzić z budynku, okej. Podejrzewam, co musimy zrobić. Pierwsze piętro. Zobaczymy, co jest w kanapie. Ja podejrzewam, co może być w tej kanapie. Dlaczego te koty siedzą? Wydaje mi się, że ci, którzy mieszkali tu po prawej stronie, po prostu mieli dość tej typiary i zostawili tutaj tą wersalkę i zaszyli kocimiętkę. Takie mam wrażenie.
Biegnij do środka. Hey, Hej, look at this. spójrz tylko. Valerian root Wyciąg z korzenia extract. waliany. Koty to Cats love uwielbiają. it. It has the same Działa na effect nie on tak them as samo jak koci catnip. miętka. They go Wariują za absolutely nią. crazy for it. You found it inside Znalazł that to pani w sofa? kanapie? Yes. Tak. I Zastanawiam się, wonder skąd how się it tam got there. wzięło. Maybe the Morrisons Może wanted to Morrisonowie leave a chcieli zostawić nearby prezent gift for that pożegnalny dla woman and her sąsiadki i dog? psa. Yes. Well, Tak, they mogli to would. I zrobić. always thought Zawsze they were uważałam ich za reasonable. rozsądnych ludzi. Oh, what a O, shame they szkoda, że moved się out. wyprowadzili. Tak myślałem. Czy możemy na przykład użyć tej kociej miętki tu? Nie, nie tutaj. Koty kręciłyby się w tym miejscu przez całe tygodnie. Okay, I Okej, think we're getting myślę, że się closer. zbliżamy. Aha. No dobra, ale... Powąchaj, nie wydaje mi się to szczególnie przyjemne, ale pewnie takie by było, gdybym była kotem. Użyj. Chciałem to rozwiązać pod jej drzwiami, ale widzę, że się tak niestety nie da. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Myślę, że tutaj na razie skończymy. Ja już sobie nagrałem 3 odcinki. Więc trochę słabo ruszyliśmy, trochę słabo ruszyliśmy. Myślę, że teraz trochę Cat Lady będzie nadrobiona. Przynajmniej trochę. Ale tymczasem dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z The Cat Lady. Trzymajcie się, hej hej!